Jarosław Kaczyński od lat prowadzi polityczną wojnę z Lechem Wałęsą. Pomnik byłego prezydenta w centrum Warszawy jest więc ostatnią rzeczą, jakiej by sobie życzył. Niemniej plan takiego monumentu już powstał. Jarosław Kaczyński i Lech Wałęsa nienawidzą się już tak długo, że mało kto pamięta, od czego właściwie rozpoczęły się ich waśnie. Trwają one jednak po dziś dzień, kształtując i tak już skopy krajobraz polityczny naszego kraju. Lech Wałęsa, choć po sromotnej porażce w wyborach prezydenckich odszedł na emeryturę, nadal miesza i to niemało w polskiej polityce. Związkowiec, z zawodu elektryk, już od początku lat 80. działał w opozycji i organizował największy związek zawodowy w kraju, NSZZ Solidarność. Zdelegalizowana i prześladowana przez władze organizacja zdołała w końcu uzyskać władzę, doprowadzić do rozwiązania PZPR i przywrócenia tradycyjnej nazwy państwa, a także postawienia umieszczenia swojego przywódcy na fotelu prezydenta RP. Jak to zwykle bywa, zwycięzcy po odsunięciu pokonanych, zaczęli kłócić się między sobą, a wojna między nimi trwa do dziś pomimo niemal 30 lat od obrad Okrągłego Stołu i wyborów czerwcowych. Wojna między niegdyś przyjaciółmi nie została zakończona nigdy, a w ostatnich latach rozgorzała ze zdwojoną siłą. Wszystko za sprawą dojścia Prawa i Sprawiedliwości do władzy. Konflikt Wałęsa-Kaczyński. Rozłam między Kaczyńskimi a Wałęsą nastąpił jeszcze na początku lat 90., gdy słynni bracia zostali zwolnieni przez lidera Solidarności z jego prezydenckiej kancelarii i wypchnięci z jego politycznego stronnictwa. Nienawiść narastała przez lata i przeplatana była licznymi oskarżeniami o działalność agenturalną i współpracę z najróżniejszymi wrogami Polski. Nie brakowało słów zarzucających przede wszystkim niszczenie kraju, który zbudowali wspólnie, ale prawa do jego dziedzictwa wzajemnie sobie odbierają. Po śmierci Lecha Kaczyńskiego w katastrofie smoleńskiej animozje przybrały niemal absurdalny poziom. Jarosław Kaczyński otwarcie oskarżał opozycję, w tym Wałęsę, o jego zabicie i niszczenie jego dobrego imienia. Tymczasem były prezydent stwierdził, że to sam Kaczyński nakazał pilotom Tu-154 lądowanie, co miało doprowadzić do tragedii. Sprawa tych właśnie słów Lecha Wałęsy trafiła nawet do sądu i od kilku dni rozpatrywana jest przez gdański wymiar sprawiedliwości. Zwaśnione strony nie chciały nawet słyszeć o ugodzie, a Jarosław Kaczyński pragnie jak najbardziej upokorzyć swojego przeciwnika. Jarosław Kaczyński jest wściekły. Chcą postawić pomnik Wałęsie. W odpowiedzi na postawienie przez polityków PiS pomnika Lecha Kaczyńskiego w samym centrum Warszawy, na placu Marsz. Józefa Piłsudskiego przed samym dowództwem garnizonu Warszawa, powstał Społeczny Komitet Budowy Lecha Wałęsy.
Inicjatorzy akcji pragną w analogicznym miejscu, tylko że na drugim krańcu prostej wyznaczonej wzdłuż elewacji budynków, umieścić pomnik byłego prezydenta RP, który przedstawiałby go z czasów walki lat 80. Uważamy, że komu jak komu, ale Lechowi Wałęsie rodacy powinni postawić pomnik, za jego walkę o wolną i niepodległą Polskę w czasach PRL. I ten pomnik powinien stanąć niedaleko pomnika marszałka Piłsudskiego. Dlatego też powołaliśmy Społeczny Komitet Budowy Pomnika Lecha Wałęsy, informują inicjatorzy na stronie Pomnik Palesy. Z jednym z założycieli komitetu, Rafałem Motyką, rozmawiała Wirtualna Polska. Z tego, co powiedział dziennikarzom, wiadomo, że wybrano już miejsce, ale brak jak na razie informacji dotyczących tego, kto zarządza wyznaczonym terenem. Do władz Warszawy została już także złożona odpowiednia prośba, a całość akcji już niedługo będzie można wspierać finansowo. Aktywiści czekają jedynie na zarejestrowanie ich działalności przez sąd. To jest eksponowane miejsce. Lech Wałęsa na to zasłużył. Pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego został postawiony przez władzę, nie przez obywateli. Trochę w ukryciu, pod osłoną nocy. Wywołało to wzburzenie, a nie o to powinno chodzić. Słowo rodacy na projekcie pomnika Lecha Wałęsy zostało wybrane nieprzypadkowo, bo naprawdę chcielibyśmy, żeby to wyszło od ludzi, nie od polityków. Żeby to był pomnik ponad podziałami politycznymi. Lech Wałęsa nie działał dla siebie, działał dla Polaków, pokazał, że potrafimy wszyscy osiągać wspólne cele. A dziś Lech Wałęsa jest niestety szargany, przekonują aktywiści.